witam się z Wami ponownie w kolejnej części vloga, to jest w drugiej części. W pierwszej trochę do Was pogadowywałam i pokazywałam Wam zmianę, jak zmieniła się i jak zmienia się, słuchajcie, moja pielęgnacja. Pytacie często, czy zrobię Wam filmik z pielęgnacją, taką poranną i wieczorową rutyną mojej pielęgnacji. No to po prostu postanowiłam, o, to jest takie pomarańczowe, faktycznie ten krem. Mówiłam Wam o kremie w poprzedniej części, o tym Magic Skin CC 8 w 1 z Everline Cosmetics. Nie wiem, czy go znacie, czy go lubicie, czy go polecacie, czy jaki macie na jego temat zdanie. Bardzo proszę, piszcie mi w komentarzach w tamtym poprzedniej części lub możecie dalej w tej. Nawet nie wiedziałam, że on faktycznie, słuchajcie, tak brudzi, czyli faktycznie może być używany chyba jako podkład. On chyba po prostu będzie ciemniał na naszej cerze, co mi się bardzo podoba, bo nie będzie obciążał mojej skóry. Jest to krem taki upiększający, ale od razu jakby to ujednolicający oraz przyciemniający. Czy kawę? Będę chciała trochę wyjść na ogródek. Powiem Wam też o moich takich tutaj nowościach, które będę z Wami jakby powoli też testować. Testów mam naprawdę co niemiara, ale zauważyłam, że testy jako filmiki stacjonarne nie cieszą się zbyt dużym powodzeniem, dlatego będę Wam po prostu przeplatać moje testy, będę testować Wam cokolwiek podczas vlogów, najzwyczajniej na świecie, jednak ta forma, widzę, jest przez Was najbardziej lubiana. Mam parę nowości. Pierwszą z nowości jest Revolution Pro Foundation Drops. To jest taki podkład. Tego podkładu, słuchajcie, jest 18 aż odcieni. Znowu historia się powtarza, jak było w przypadku korektorów tych z Revolution. Tam chyba też bodajże było z 16 czy tam 18 odcieni. To jedwabisty oddychająca baza, którą uzyskamy jakby dzięki temu podkładowi. W 18 odcieniach prawdziwej skóry ta ultra lekka formuła na bazie wody tworzy niewykrywalne wykończenie na wszystkich odcieniach skóry. Słuchajcie, jestem w szoku, że jest 18 odcieni. Przeznaczenie jego jest do cery suchej, normalnej, dojrzałej. Normalna i dojrzała to nie jest ta sama. Jeżeli chodzi o właściwości, ma mieć kryjące, rozświetlające i ujednolicające. Krycie średnie, już tutaj pewnie jest znak zapytania. I opakowanie w buteleczce. No i to by się wszystko tutaj zgadzało, natomiast powiem Wam, że tych odcieni to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pozwolę sobie Wam tutaj to już od razu otworzyć. Mam, jest to szklana, taka delikatna, fajna buteleczka. Jeżeli chodzi o wykonanie, jest spoko. Lalo! Lala! Spoko kolor. Zaraz czekajcie, tylko przygotuję sobie szczoteczkę. Przybywam z moją ukochaną szczoteczką, już po prostu z wytartym napisem. Nie ma już go nawet wcale, słuchajcie, PS Pro. Szczoteczka z PS Pro, czyli z Primarka, którą Wam polecam, po prostu jest niezawodną szczoteczką. No i co? I sprawdźmy sobie. Sprawdźmy sobie, słuchajcie, co i jak działa. Trochę ciężko się wyciąga, jakby za duża jest ta... Czuć tutaj takie, wiecie, takie parcie, no. Dobra, nałóżmy sobie. No nie wiem, czy nie będzie za jasny dla mnie. Zobaczcie, tak to wygląda. Najpierw sobie zaaplikuję tutaj małą ilość. Ja nie chcę dzisiaj robić sobie, wiecie, maski żadnej ani kurczę. Nie wiadomo jakiej ilości podkładu, bo chcę iść trochę na słońce, więc siłą rzeczy nie chcę przedobrzyć. I dobra, rozcieramy. No, pierwsze moje wrażenie na pewno nie jest to absolutnie wodnista aż taka formuła. Nie widziałam, żebym miała tam coś wstrząsnąć opakowaniem. No, kolorek jest chyba dla mnie, słuchajcie, za jasny. Jeżeli nie będzie ciemniał, to nie do końca się z nim chyba polubię. Ale sprawdźmy do końca. Nie poddawajmy się. Zobaczymy. Jest źle, aczkolwiek no jednak nie dorównuje on Evelynowi. Absolutnie. Nie pobiję tutaj Eveline'a. Wykończenie bardziej przypomina mi jakby Catrice niż Eveline. Eveline jest taki lżejszy, zdecydowanie. No i tak jak mówię, absolutnie nie jest to wodnista formuła, słuchajcie. Oj, dziewczyny.
To ja Wam powiem już po samej aplikacji, już Wam powiem, za chwilę będę to wszystko zmywać. No ja się z tym podkładem nie polubię, już to widzę. Więc jeżeli chodzi o mnie, ja nie muszę tutaj długo czekać. Więc ten podkład, jak możecie zaobserwować, ja nie muszę dużo mówić, strasznie, ale to strasznie, słuchajcie, wpija się w zmarszczki, w nasze linie, podkreśla skórki, fuj, tutaj się w ogóle jakoś tak dziwnie zbiera, tak się ciastkuje, w tej okolicy, tu, dokładnie tu i tu, bardzo nieładnie, podkreśla każde suche skórki, wszystko tu mi podkreślało, nie. No nie, w ogóle nie ta formuła, tutaj wszystko się zbiera w załamaniach, w liniach, w zmarszczkach. Strasznie, powiem Wam, że w ogóle nie. Nie, jestem na nie, jestem bardzo na nie. Bardzo nieładnie on się rozprowadza, jeżeli chodzi o dojrzałą cerę. Na pewno nie jest on przystosowany, słuchajcie, do cer dojrzałych, zwłaszcza ze zmarszczkami, bo on te zmarszczki bardzo, bardzo podkreśla i uwierzcie mi, gdybym ja teraz jeszcze tą okolicę przypudrowała, żeby niby uniknąć tego, że on tak tutaj podkreśla te zmarszczki, to ja bym sobie dopiero zrobiła krzywdę. Także absolutnie nie. I hejo, hejo, słuchajcie, pozbyłam się już tej tragedii na twarzy. No powiem Wam, dziewczyny, że ja nie mogę powiedzieć Wam, że to jest zły podkład, bo nie mogę. Ale to na pewno nie jest podkład do mojej cery, to nie jest podkład dla mnie, koloryk jest spoko, jest on taki, konsystencja niby jest wodnista, ale taka zbita, ja nie wiem jak Wam to inaczej wytłumaczyć, no i tak jak mówię, na pewno nie jest to absolutnie do cery dojrzałej, a na pewno nie do cery ze zmarszczkami, ponieważ on jakby w załamaniach i właśnie w tych liniach się osadza, ja nie wiem czy cokolwiek tutaj będzie widać na dłoni, ale zaufajcie mi, że no nie jest to podkład dla osób, które mają zmarszczki. To odradzam. Jeżeli ktoś ma nieskazitelną cerę, jeżeli ktoś nie ma żadnych niedoskonałości, może się u Was spisać całkiem nieźle. Ja na pewno go nie wyrzucę. Jak widziałyście, używam go tylko raz do testu i teraz tyle, co na dłoń. Także mam nadzieję, że sprawdzi się on u kogoś, do kogo powędruje. Także ja się najzwyczajniej nim podzielę z kimś, kto wiem, że skorzysta, że być może mu się przyda i że być może będzie pasować, także odkładam go na bok całkowicie. Ja nie polecam go osobom z cerą dojrzałą, absolutnie. Dobrze, znowu nałożyłam z powrotem ten krem i on jest super. Powiem Wam, że daje taką fajną gładkość, wyrównuje kolory cery. Jedna rzecz, jakiej nie widzę, nie wiem, może on się dopiero musi wchłonąć, nie widzę, słuchajcie, tego rozświetlenia, wygładza, czy chroni przed UV oraz smogiem, nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć, wyrównuje kolory, jak najbardziej wygładza, ale nie widzę rozświetlenia, nie widzę, żeby rozświetlał, może on jak się wchłonie, ja generalnie mam tendencję do świecenia się cery, więc nie widzę tego nadmiernie. Intensywnie nawilża, tego też nie wiem, ale na pewno nawilża, bo bardzo fajnie się tutaj wchłonął, nie wiem po całym dniu, czy gdzieś tam się nie będzie zmywać. Minimalizuje niedoskonałości, tego nie wiem, bo nie mam niedoskonałości. Redukuje oznaki zmęczenia. Nie wiem, słuchajcie, nie mam żadnego pojęcia, może gdybym jeszcze dołożyła sobie jeszcze jedną warstwę, czego nie chcę robić, bo chcę wyjść na słońce. Łagodzi podrażnienia, tego również nie jestem w stanie Wam póki co powiedzieć i optycznie odmładza. To też dopiero za jakiś czas, także na pewno są tu jakieś plusy, także ja polecam Wam ten kremik jako taki, może nawet jeżeli nie macie problemu i nie macie niedoskonałości, nie macie czegoś do ukrycia na Waszym fejsie, to ja polecam ten krem zamiast naprawdę podkładu. Uwierzcie mi, zamiast podkładu, bo fajnie wyrównuje kolory skóry, fajnie wygładza i myślę, że faktycznie może być prawdą, że przy drugiej, trzeciej na przykład warstwie faktycznie da Wam oczywiście jakby takie wrażenie, jakbyście miały, nie wiem, cienką warstwę podkładu przynajmniej. Także na pewno jest on zabarwiający, bo widzę po dłoniach, że tutaj chusteczka, nie będę Wam pokazywać, ale jest brązowa. Także faktycznie jest coś na rzeczy. Ja się teraz czuję o wiele lepiej, lżej i w ogóle ten podkład, tak jak mówię, jeżeli chodzi o Revolution, ten Pro, no nie jest
jest to podkład przystosowany, przeznaczony, z przeznaczeniem dla osób z cerą dojrzałą. Absolutnie nie. Ja nie mam żadnych niedoskonałości, nie mam jakiejś cery, nie wiem, nietypowej. Wydaje mi się, że moja cera jest i skóra jak u większości, jest ona normalna, nie mam zaczerwienień, nie mam żadnych, nie wiem, pozapychanych por, nie mam jakichś pękających naczynek i tak dalej, nie mam trądziku, więc powiem Wam, że jedyna moja zmora to są zmarszczki. I to jest wszystko. No i tak jak mówię, jak u większości strefa T jest narażona na wyświecanie się. Także norma. Myślę, że raczej norma. I ten podkład niestety, ale u mnie bardzo, bardzo... I co jeszcze ja mam? Ja mam faktycznie widoczne dość mocno włoski. Włoski, czyli ten tak zwany meszek na twarzy. I ten podkład strasznie to... strasznie to uwydatnia. Bardzo wtedy to jest podkreślone i jest bardzo widoczne i bardzo to nieestetycznie wygląda, także nie polecam dla osób z dojrzałą cerą i ze zmarszczkami. To jest tyle na temat tego podkładu, także ja się z nim podzielę i będę wyczekiwała na opinię. Co teraz sobie jeszcze... Aha, jeszcze miałam Wam pokazać, co jeszcze zakupiłam. Zakupiłam też, słuchajcie, z Lip Gloss Poudayer. Ja nie wiem, jak się to wymawia, już to też wspominałam chyba na Instastory. Taki produkt, słuchajcie, zamówiłam z eBaya, ładnie zapakowany, nawet opakowanie mi coś przypomina, tylko nie mogę sobie za bardzo przypomnieć, ale chyba... Z Rimmela były kiedyś takie długie błyszczyki bardzo z podobnym opakowaniem, bo ja je kojarzę. Nie mogę skojarzyć nazwy, ale wiem, że miałam kilka kolorów i wiem, że się z nimi lubiłam, ale za Chiny teraz po prostu sobie nie mogę przypomnieć. I to jest właśnie, słuchajcie, Attractive Lips i to jest błyszczyk, ale taki, słuchajcie, z wykończeniem matowym podobno, chyba. Zaraz Wam powiem jeszcze. Color Doctrine. Lasting Non-Stick Cup. Tak, oto i ta naklejka podobna jest właśnie tutaj, tylko czarne literki. Brawo. Lip Gloss 2, także sobie go zastosujemy, ale zastosuję go dopiero po tym, jak sobie zaaplikuję mój peeling cukrowy oraz wypełniacz ust, bo też myślałam o tej pomadce, to jest też moja nowość. Fajnie pachnie, jest to nowość, bardzo fajna pomadeczka, słuchajcie, taka bardzo kremowa od Too Faced, Spice Baby, już o niej Wam mówiłam, polecam Wam, ja ją nabyłam w TK Maxie na jakiejś tam oczywiście promocyjnej cenie, bardzo ładny kolorek, bardzo ładny efekt, ale będę chciała dzisiaj przetestować sobie coś nowego, więc właśnie zdecydowanie myślę, że chyba sobie polecimy w ten deseń, także to zostawimy sobie na potem. Jeżeli chodzi o brwi, za chwilę sobie zarysujemy Eveline Cosmetics Brow Styler 3 w 1, tą moją kredeczką w odcieniu Medium Brown 01, to jest ta kredka, oraz zastosujemy sobie tusz. Tusz Volumix Fiberlast Mascara. Jest to, słuchajcie, jakaś maskara pogrubiająca, maskara dająca efekt sztucznych rzęs. Rzekomo czarna. I jest oczywiście ona od Eveline Cosmetics. Ja Wam mówiłam, że ona przypomina mi trochę chyba Estée Lauder. Już teraz znowu nie pamiętam, ale ładne opakowanie. Także zastosujemy sobie te rzeczy oraz pokażę Wam tylko nowość, ale raczej dzisiaj jej nie użyję, bo wiecie, jak ja się mam, wiecie, do kresek. Ale tak fajnie zapakowane, jak te pióra albo te, jak się z jakiej to firmy było, Boże, nie pamiętam. Zapomniałam, jak się te słynne takie długopisy i pióra nazywały, co zawsze się każdemu, jak się wiecie, ktoś kończył szkołę czy coś, to się je kupowało. Wyleciało mi całkowicie, ale na pewno Wy wiecie, o czym ja mówię. Revolution Renaissance Flick. I mamy tu Liquid Eyeliner w penie, czyli dobrze, że inaczej nie powiedziane, w długopisie. Czekajcie. Jakoś to muszę otworzyć, nie? Tutaj, o, dobra. Dobra, i tak muszę to rozwalić, bo nie będę trzymać w pudełku. Bardzo ładnie wygląda, jeżeli chodzi o na przykład, słuchajcie, design, to no super, bardzo mi się to podoba. Bardzo, bardzo. Cały czas mi teraz chodzi po głowie, słuchajcie, nazwa tego długopisu. Po prostu nie mogę. No ten słynne pióro, takie długopis, wiecie, że każdemu się kupowało z tej właśnie firmy i to tak miało być takie super ekstra. Zapomniałam. Dobra, no i otwórzmy. Jakoś odskoczyło, czy to się... dobra, ściąga się. Takie we flamastrze. We flamastrze, czyli to się nie kręci, tylko
ściąga się tutaj tą zatyczkę. Zobaczymy. No zobaczymy, ja sobie może go gdzieś poza kamerą zastosuję i powiem Wam, czy dobry będzie dla osób początkujących lub nie lubiących się z... niekoniecznie z... Czekajcie, gdzie jest mój... Gdzie jest moja? Tu jesteś, tu jesteś. Ja cię szukam. No, nie lubiących się właśnie z robieniem kresek. Dobra, zastosujemy sobie troszeczkę zalotkę. Troszeczkę jednak musimy unieść te nasze rzęsy, zwłaszcza jeżeli ktoś ma takie ubogie jak ja. Aby właśnie wypiłam, słuchajcie, i czuję dalej jakiś niedosyt, ja nie wiem. Sobie jeszcze zeskrabujemy usta. Polecam Wam naprawdę te duo, ten zestaw. Jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o peeling, jest świetny i smaczny jednocześnie. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o takie jakieś doznania podczas peelingowania tych ust, uwierzcie mi, że odczuwacie coś bardzo podobnego, jak używaliście kiedyś peeling ten taki cukrowy z Lasha, ten bubblegum. To jest mniej więcej podobne odczucie, tylko tam czuć bardziej bubblegum, czyli gumę, a tutaj po prostu coś słodkiego. Ok. Kolejna część to jest hialuronowy wypełniacz ust. Nie wiem czemu, ale takie mam jakieś chyba już zboczenie, że lubię ten efekt pieczenia ust. Oraz ten taki troszeczkę jakby waniliowy, słuchajcie, posmak. Naprawdę waniliowy posmak, także ja bardzo lubię te duo. Bardzo się z nim polubiam. No i co, teraz tylko troszeczkę trzeba odczekać, więc w międzyczasie zrobimy sobie brywi. Najpierw je wyczesując. No już widzę, że moje brwi się proszą znowu o henne, także może dzisiaj później sobie zrobię henne, bo już nawet nie widzę, gdzie je maluję, słuchajcie. Ok, używamy kredeczki. Kredką powinniśmy sobie zrobić zarys, a ja po prostu sobie nią przejeżdżam tam, gdzie widzę ślad moich brwi. Niezbyt mocno wiecie już i znacie mnie z tego, że ja słynę. Słynę z tego, iż nie lubię, chyba jako jedyna, ja nie wiem, mocno zarysowanych brwi. Chyba jako jedyna, skoro takie to jest dla wielu dziwne. Ale każdy musi się czymś, słuchajcie, wyróżniać. Ja po prostu nie lubię i tyle. Ja lubię, jak wygląda coś naturalnie, a nie przerysowanie. Otwieramy sobie tą część tutaj drugą i wypełniamy tym rzekomo tu jakimś tam pudrem. Bardzo lubię się z tym produktem, słuchajcie, jeżeli chodzi o kolor, jest on jak najbardziej bezpieczny, bardzo łatwo każda może sobie tutaj, nie wiem, wykonać, nie musiałam tak zakończyć, bo nie wiedziałam jak to powiedzieć, czyli po prostu pomalować sobie. Skończyła mi się, słuchajcie, pamięć w telefonie, coś ostatnio chyba jakoś, nie wiem, ubolewam na brak pamięci. Brwi mam już pomalowane, nie są one zbyt ciemne, ani nie są zbyt jasne, ale jedno jest pewne, proszą się już o henne. Dobra, i teraz przejdźmy do testu sobie Volumix Fiberlast z Eveline Cosmetics. Wow, fajna szczoteczka, słuchajcie, taka podwójna, zobaczcie. Taka fajna podwójna, fajnie wyprofilowana. Zobaczymy. Cieniutka. Ciekawa jestem, czy bez zalotki też by tak fajnie ten tusz je podkreślił i podkręcił. Powiedziałabym, że ten efekt jest taki zalotny. Ja nie wiem, czy Wy dobrze to widzicie. Postaram się tutaj do Was przysunąć. O, tu Was postawię, gdzie ja maluję oko. No słuchajcie, powiem Wam, że bardzo fajny tusz. Jestem pod wrażeniem, dlatego że to jest drugi tusz z Eveline, jaki dostałam, jaki mam i jaki naprawdę daje fajny efekt. No zobaczcie same. Dobra, nabieram produktu jeszcze raz. Fajna, elastyczna szczoteczka, to od razu Wam mówię. Zobaczcie, fajnie wydłuża, fajnie to podkręca i rozdziela fajnie rzęsy. A ta druga strona fajnie... Fajnie przyciemnia, fajnie zagęszcza. Naprawdę fajny tusz. Troszeczkę skleja ta druga strona, bo widzę, ona nabiera jednak jakąś większą ilość produktu. I tutaj, no, troszeczkę nam skleja, ale... Ale możemy to naprawić zaraz tą drugą znowu stroną. Fajny, naprawdę fajny tusz. Powiem Wam, że może coś z tego być. Może za dużo produktu tu miałam, bo jakoś mi tej strony aż tak nie skleiło, jak tamtej. Zobaczcie. Naprawdę super efekt.
Tutaj aż mam za bardzo, słuchajcie, tutaj w tym lewym oku. Czuję się, jakbym miała sztuczne rzęsy nałożone wręcz. Zdecydowanie daje efekt sztucznych rzęs. Słuchajcie, super. Bardzo fajny tusz. Drugi tusz z paczki PR-owej od Eveline Cosmetics, który naprawdę mogę Wam polecić. No super. Nie wiem, zaraz Wam pokażę jakoś, może tak. Razi mnie bardzo tu słońce, więc wybaczcie, ale naprawdę świetny efekt. Nie wiem, może bokiem? Czuję, że mi dotykają tutaj aż rzęsy. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ok, pomalowałyśmy brwi, pomalowałyśmy rzęsy. Teraz przychodzi czas na usta i mam dylemat, bo bym chciała i tamto, i to. Ale z racji tego, że coś próbujemy, coś testujemy, to przetestujemy sobie ten produkt z eBay. Poudrière Lip Gloss. Bardzo tani produkt, bo ja chyba za to płaciłam, słuchajcie, nie wiem, z 2 funty, bo kupiłam. Nie wiem nawet jaką warstwę, czy grubszą, czy cieńszą. Próbujemy. Nie mogę sobie za Chiny przypomnieć, co ja podobnego miałam. Chyba coś z Rimmela. To jest naprawdę chyba podobne do czegoś z Rimmela, co ja kiedyś miałam. Jak się to... Czekajcie, czekaj, albo L'Oreal. Mam na końcu języka. L'Oreal chyba, czy Rimmel. Apokaliptik? Kurde, ja to muszę aż wygooglować, ale to daje podobne odczucie i podobnie wygląda. Czekajcie, ja muszę sobie to wpisać. I zaraz Wam powiem, o czym ja Wam mówię. Do czego ja Wam to porównuję. Już Wam pokażę. I to jest, słuchajcie... Uwierzcie mi, bardzo, bardzo podobna formuła do tych Apokalips. Ja właśnie miałam je w kilku kolorach. Ja pamiętam, że ja się z nimi lubiłam. Jakiś czas je używałam, lubiłam i w sumie nie wiem, czy już ich nie ma. Z chęcią jeszcze bym wróciła naprawdę do niektórych tutaj kolorków. Bardzo podobna formuła, bardzo podobne zastosowanie. Teraz już sobie przypomniałam, Rimmel Apokalips. No tak, i to jest, nawet nie wiem, czy nie na wzór, bo bardzo podobne opakowanie, tylko tamte właśnie były dłuższe i podobna formuła, jak aplikujecie. Nie wiem, jak z kolorkiem. Kolorek raczej jest bezpieczny. Nie wiem, czy mi pasuje. Możecie dać mi oczywiście znać. Nie jest źle, nie czuję się z nim źle. Zobaczymy, jak się spisze. Nie wiem, czy trochę krzywo nie pomalowałam, ale to szczegół. Zobaczymy, po jakim czasie się to zje. To miał być, słuchajcie, błyszczyk, a z tego, co widzę, to jest to taka prawie, że matowa pomadka. Jest to matowa pomadka. Ja nic nie czuję. Więc to do kresek zostawiam sobie do testów za jakiś czas. Dzisiaj nie planuję robić kresek, chcę iść trochę na słońce. To, o czym jeszcze Wam miałam powiedzieć? Chyba o tym wszystkim. Jeszcze Wam tylko pokażę, co jeszcze zamówiłam wraz z tym produktem, z tym właśnie Poudrière. Polecam Wam, bo fajny ten produkt i bardzo tani. Dior Rouge Liquid. Zamówiłam sobie taką próbeczkę. Te próbeczki pewnie można dostać, słuchajcie, przy zakupie jakichś tam produktów z Diora. Ja sobie to zakupiłam, już wyczaiłam, jest to, o, tutaj są 4 kolorki. Jest to zapakowane w ten sposób, ja nie bardzo wiedziałam, ja nigdy czegoś takiego nie miałam. W takich oto podwójnych tutaj takich opakowankach. Mało jest tego produktu, ale na to, żeby wypróbować, słuchajcie, są 614 Jungle Matte, 979 Poison Metal. Czyli jakiś taki metaliczny i poczekajcie, a te dwa pozostałe i do tego mamy tutaj pędzelek do aplikacji właśnie tychże błyszczyków, pomadek i tu mamy 999 Matte, taka czerwień piękna i 625 Mysterious Matte i to mi się wydaje być fajny też kolorek, także... Słuchajcie, no zobaczymy. Zrobimy sobie testy, jak się one tutaj spiszą. To jest fajna opcja dla osób, które nie lubią jakby albo nie stać ich na to, żeby wydać w ciemno. Słuchajcie, no nie małe pewnie pieniądze, bo mogę się założyć, że regularna cena tych produktów pełnowymiarowych to pewnie około 20 albo 20 nawet parę funtów za jeden taki błyszczyk pomadkę. A tutaj mamy fajną możliwość, ja za to chyba też płaciłam jakoś, nie wiem, o, nie chcą wejść teraz, ja za to płaciłam, słuchajcie, chyba właśnie z 2 funty jakoś, tak, nieważne, takie 4 kolorki zamówiłam, także przetestujemy sobie również. I rzecz kolejna, jaką też przetestujemy, kurde, dotykam sobie tego, nie brudzi na razie, i tu mam jakieś Vibrancy Juicy Juice Maran,
Nie wiem. Wiem tylko, że jest to podkład z olejkiem arganowym. To brzmi nieźle. 100% Pure Argan Oil. Gładza, powoduje efekt baby skin, czyli takie, wiecie, nowonarodzonej. Niego do pełnego, jakby, no, krycia. Także zobaczymy, zobaczymy. W 14 odcieniach. Tak to wygląda. Ja nie wiem, czy jest on Wam znany. Prawdopodobnie cena jego regularna to 40 około funtów, także też nie mało. Ja bym go postawiła tak na półeczce z Urban Decay'em na przykład. Nie wiem, nie znam tego kompletnie, po prostu wzięłam z ciekawości. Coś nowego przetestujemy, dam Wam znać. I tak jak mówię, tutaj próbek jest 2, 4, 6 w różnych odcieniach. Jednym będę już widzę mogła się podzielić, bo jest on dla mnie zdecydowanie za jasny. Jest to Dynamic R. G, czyli RG5. Później jest Euphoric, to jest 20. Dla mnie chyba, jak patrzę przez opakowanie, to będzie albo te 45, albo ten Juicy 50, jeszcze nie wiem. No i potem mamy 65, Fearless i Magical 80. To już jest chyba dla Murzynki. To są te dwa, których nie użyję, z tych dwóch, któreś użyję i te będę mogła się z kimś podzielić, bo raczej to nie są moje odcienie, są dla mnie za jasne. No i zobaczymy, słuchajcie, no zobaczymy. I zobaczymy. Ale jestem bardzo, bardzo ciekawa, jeżeli używałyście, dajcie mi oczywiście znać, ponieważ jestem ciekawa Waszych opinii. Także to są rzeczy jeszcze do testowania. Pędzalek, czekajcie, bo bym zgubiła. I to na tyle. Ja teraz się z Wami chwilowo żegnam, robię sobie tutaj porządeczek i idę do ogródka. Idę do ogródka, bo jest piękna pogoda. Już widzę, że tutaj akurat jest słońce w mojej części ogródka, gdzie zawsze sobie kładę albo poduchy, albo na żółte tą moją i się dogorywam w słońcu. Także odzywam się do Was całkiem niebawem. No i co? Dam Wam znać, jak się też spisze oczywiście ta pomadka. Jeżeli chodzi o kredkę, ja Wam polecam. Jeżeli chodzi o tusz, świetny tusz, łapka w górę. Polecam Wam naprawdę serdecznie. Bardzo, bardzo fajny efekt na rzęsach. No, naprawdę. Także super. Powiedziałam w poprzedniej części o pielęgnacji mojej dziennej i wieczorowej. Na wieczorną może jeszcze przyjdzie pora. Przemiłego dnia, popołudnia lub wieczoru. Tak, na koszulce, jakby ktoś pytał, mam córcie i Klaudię. No, i jeszcze z tyłu był napis Oliwia, tylko się sprał. Patrzcie. Oliwia, właśnie, właśnie, a propos, słuchajcie, z prania, miałam Wam coś powiedzieć. A propos prania, to muszę Wam powiedzieć, że bluzka moja, już ta bluzka z Shein, uwierzcie mi, wszystko zostało, i oczy, i te rzęsy, i te usta, także polecam, polecam, nic się nie sprało, nic się nie stało, tak jak na przykład w przypadku tutaj tego obrazka, on całkiem jakby spłowiał, zszedł, nie wiem, jak on to nazwać. Jest bardzo niewyraźny. Także polecam, polecam Shein. Dobra, przestaję ględzić, idę do ogródka i odzywam się do Was niebawem.